Dobrze, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich tu obecnych, bohaterów wywodzących się z Ksawerego, a także ludzi odpowiedzialnych za to, żeby przeciwdziałać takim Ksawerym, oby jak najmniej ich było. Witam serdecznie Mass Media. Dzisiejszy dzień i ta chwila to jest na podsumowanie tego, co się działo. Mówimy tylko o Kołobrzegu, nie? Nie mówimy o powiecie. Co się działo, jakie skutki, jakie przeciwdziałania i wyciągnięte wnioski z tego. Ja bym prosił dalej ciebie, żebyś ty dalej... Czy to pan Marek? Proszę, proszę bardzo. Panie prezydencie, panie, panowie, jeśli chodzi o orkan Ksawery, więc już pierwsze informacje o tym orkanie mieliśmy w dniu 4 z Centrum Pisowego w Szczecinie. W związku z tym czas obligowało do szczególnego obserwowania wszystkich prognoz i portali pogodowych. Sprawdza łączność naszego stowarzyszenia miasta Kołobrzeg oraz sprzęt, jaki jest na naszym wyposażeniu. Ponadto ten orkan naszego nie zatrzymał, ponieważ prognozy kilkudniowe wskazywały, że on nie będzie trwał kilka godzin, ale kilka dni. W związku z tym trzeba było podjąć szczególne kroki. Następnie w dniu 5 otrzymaliśmy informację z Centrum Wojewódzkiego, że ten sztorm będzie miał trzeci stopień. To jest najwyższy stopień, jaki jest przy sztormach. W związku z tym osiągano w porywach 10-11 stopni w swoich ufortach. No i tutaj na bieżąco były informacje wysyłane do ludności miasta poprzez media, poprzez naszą stronę internetową miasta Kołobrzeg. Sprawdzaliśmy gotowość naszego systemu ograniczenia miasta Kołobrzeg. Również nasz wydział sprawdził gotowość stałego dyżuru oraz przygotował miejsca pracy oraz sprawdził swoją dokumentację, jaka jest. Następnie w dniu 5 już były symptomy tego sztormu, w związku z tym i informacje, które były zarówno w ostrzeżeniach, które były do nas spływały z centrum, jak również w mediach, że w porywach może gaz osiągnąć 160 km, co zresztą prawdą, ponieważ w godzinach wieczornych, kiedy byliśmy w Bosmance, w porcie, tam na wiatrowierzu wiatr wskazywał 35 metrów na sekundę, w związku z tym też 120 km na godzinę. Dalej w dalszym ciągu były przekazane informacje dla ludności oraz w związku z tym, że przy tym stanie morza może nastąpić czołówka, zaczęliśmy wprowadzić swoje sprawy związane z gotowością systemu ekonomicznego. Ponadto postawiona gotowość formacja żołnierzy z zieleni oraz sprawdzane do wyposażenie powodziowe. Następnie, w związku z tym, że sytuacja się nasilała, na wniosek prezydenta miasta odbyło się o godzinie 15 posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, poszerzonego o służby i instytucje współdziałające, a więc policja oraz służby miejskie. Natomiast podział poszczególnych zadań, szczególnie chodzi o monitorowanie projektu Parsenty oraz neurologiczne, ważne dla miasta rejony, już w systemie całodobowym, aż do czasu tego zakończenia się sztormu. Ponadto pracownicy wydziału podjęli całodobowy dyżur w swoich pomieszczeniach. I w dalszym ciągu tutaj, jakie były siły i służby, a więc tutaj wiadomo, była straż pożarna, policja, straż graniczna, pogotowie energetyczne, gazowe i pogotowie ratunkowe. Ponadto w gotowości do działania mieliśmy OSPE Trydon, WOPR Kołobrzeg, paramedyk oraz to, co powiedziałem, w zieleni został pakowany pluton ochroniczy Komunalnego Obrony Cywilnej. No i tej nocy, w związku z tym, że wiatr w porywach osiągał, tak sprawdzaliśmy, 110-120 km na godzinę, zostało, a więc do godziny 22 Straż Miejska patrolowała tą rzekę Parsentę oraz podawała nam stany, prawda, odnośnie w wodomierza Rauzy Kamiennej. Ponadto po 22 do 7 rano to czynność podjęła policja. Straż Miejska podejmowała swoje działania zgodnie ze swoim zakresem działania.
chodzi o zgłoszenia mieszkańców, również o zgłoszenia, które były podawane do Straży Miejskiej. No i na okrętach w porcie się zaczęły całodobowe wakty. Wiatr zmienia swój kierunek. Na początku wiał w dniu 4 południowo zachodni, następnie w dniu 5 w godzinach południowych już był zachodni, natomiast w godzinach nocnych już przyjął on kierunek północno-zachodni. W związku z tym takie sprawy były najważniejsze, że tutaj był zerwany część dachu na ulicy Wierzbowej oraz pluton gotowości komunalny był gotowości do podtopień, żeby wstąpiły wtedy na ten, w obrębie rzeki Barsenty do podjęcia działań. I następnie w dniu 6 w godzinach, późno wieczornej, oczywiście już wiadomość, że ten silny wiatr oczywiście ma stopień jego zagrożenia 1. W związku z tym już zaczęły się, jeśli chodzi o te zjawiska, trochę słabnąć. Z tym, że drzewa osłabione przez wiatr z nocy z 4 na 5 dopiero tak kolokwialnie poleciały z 5 na 6, gdzie tu jak powiedziała Szkolana było najwięcej zgłoszeń, prawda, i tych wszystkich działań Straży Pożarnej. I proszę bardzo, pan komendant Straży Pożarnej może kilka słów tutaj o naszej swojej działań. Na siedzącą, proszę bardzo. Spotkała Wołobrzeg, ja z listopada jego doświadczenia, takiej skali czegoś takiego służby ratownicze z takim wyzwaniem się nie musiały na szczęście mierzyć, natomiast to co przez właściwie 2 dni, a tak naprawdę mówiąc działania ratownicze trwały, praktycznie usuwanie skutków dalszych tego orkanu przez kolejne jeszcze 3 dni. Ja później wytłumaczę, czemu aż tak. Było czymś, co zapisze się chyba w historii na długie, długie lata. Mam nadzieję, że się to nie powtórzy. Tak jak tutaj wspomniano, interwencje na terenie miasta Kołobrzeg, 52 interwencje. One dotyczą tylko i wyłącznie tych dwóch dób kulminacyjnych, które są właściwie zbilansowane. I w czwartek 5 grudnia noc 2 interwencje, w piątek 6 grudnia 45 interwencji, sobota 4 interwencje, niedziela 8 grudnia 1 interwencja, 9, 10, 11 do około 20 interwencji. Były to te wszystkie zdarzenia, które z racji na panujące warunki nie były możliwe do podjęcia, działania ratownicze nie były możliwe do podjęcia z uwagi na konieczność wykorzystania sprzętu wysokościowego, a warunki atmosferyczne, które panowały, nie pozwalały tego sprzętu użyć z uwagi na bezpieczeństwo ratowników. Do tego zdarzenia całego można było się właściwie przygotować, tak jak tutaj pan, jak szef wspomniał, napływały na bieżąco informacje meteorologiczne, czyli skalę tego zjawiska można było chociaż orientacyjnie przewidzieć i tutaj już 5 grudnia wprowadzono dyspozycje, które powodowały, że przez te 2 kluczowe dni były podwyższone stany osobowe. To się wiązało z tym, że przez te 2 doby głównie na terenie miasta, tak się złożyło, że Państwowa Straż Pożarna operowała głównie na terenie miasta, praktycznie 5 zastępów, czyli 5 samodzielnych jednostek, które mogły być wzywane do różnych miejsc, prowadziły non-stop przez 48 godzin działania. Liczby nie zawsze mówią o tym, jakie były działania prowadzone. Były zdarzenia, które trwały do kilku godzin, były zdarzenia, które trwały kilka minut. Zdarzenia te wszystkie, które w tym okresie powstały, dotyczyły głównie drzew, które w wyniku silnego wiatru łamały się bądź w całości upadały na szlaki komunikacyjne, piesze, na budynki, niszcząc w wielu przypadkach pojazdy, uszkadzając budynki. Właściwie głównie interwencje dotyczyły tego wszystkiego, co związane jest z drzewami.
Natomiast dużą część także stanowiły akcje, które wiązały się z usuwaniem zagrożeń, które powstały ze strony wszelkiego rodzaju infrastruktury miejskiej. Poobrywane banery, naderwane barierki, zwisające elementy lamp i tym podobne. W tej statystyce nie są ujęte te wszystkie zdarzenia, które można powiązać z orkanem, a mianowicie było szereg zdarzeń, ja już ich nie będę szczegółowo, tylko jako informacyjnie, które związane były z warunkami atmosferycznymi, a ujawniły się w postaci zagrożenia tak zwanym tlenkiem węgla. I panujące warunki atmosferyczne w połączeniu z niesprawną, nie do końca sprawną infrastrukturą techniczną budynku powodowały, że to było około 8 zdarzeń z tlenkami węgla na terenie miasta. Było to dość istotne, ponieważ były przypadki, gdzie całe budynki trzeba było wyłączyć z eksploatacji, instalacje budynków, bo zagrażało to życiu i zdrowiu ludzi. W tych działaniach na terenie miasta Kołobrzeg uczestniczyły też, zachodziła taka konieczność, aby były wspierane przez jednostki OSP i krótkotrwale jednostki OSP wspomagały bądź obszar wokół miasta, bądź bezpośrednio działania w mieście. Tak jak wspomniałem wcześniej, 14 osób bezpośrednio przez 48 godzin zaangażowanych w działania. Ja tylko podam przykład. Na stanowisku kierowania w normalny dzień funkcjonuje jedna osoba, dyżurny operacyjny. W kulminacyjnym momencie w piątek na stanowisku kierowania było 6 osób i nie dawało rady z przyjmowaniem zgłoszeń, koordynacją zdarzeń. W tym czasie było, nawet nie można tego zbilansować w jakiś sposób taki cyfrowy, ale to jest do kilkunastu, były momenty, że było do kilkunastu zdarzeń prowadzonych na terenie miasta, powiatu jednocześnie. No coś, czego do tej pory nie udało się, na szczęście coś takiego nas nie nawiedziło, a to co się stało, no w jaki sposób, myślę, że zresztą Państwo to też pewnie ocenią, w jaki sposób udało się nad tym zapanować. Nie było takiej sytuacji, żeby zdarzenia nagłe, zdarzenia, które zagrażały życiu i zdrowiu ludzkiemu, ale i także te, które zagrażały mieniu, musiały czekać dłużej niż do kilkunastu, maksymalnie do kilkudziesięciu minut. Tutaj tylko ze stanowczością chcę jedną rzecz uwypuklić. Nie było takiej sytuacji, w której zagrożenie życia bądź mienia znacznej wartości, te zdarzenia były określane priorytetowo i one były realizowane. Zdarzało się, tak jak mówiłem, kilkanaście minut, do kilkudziesięciu minut, ale to były zdarzenia drobne, które powiedzmy nie miały większego znaczenia. One wiązały się tylko i wyłącznie z pewnymi, usunięcie ich usuwało uciążliwość dla funkcjonowania miasta, dróg, chodników, a nie były to zdarzenia, w których było, tak jak mówię, zagrożone życie i zdrowie ludzkie bądź mienie. Te zdarzenia były priorytetowe i udało się to zachować, nie było takiej sytuacji, żeby do tych zdarzeń przy tego typu zagrożeniach trzeba było oczekiwać na pomoc. Z istotnych zdarzeń, które mógłbym przytoczyć, to chyba szczęśliwie w dniu 6 grudnia o godzinie 10:45 ulica Koszalińska, powalone drzewo, zasilanie stacji redukcyjnej średniego ciśnienia. Mogę tutaj gazowników, panów reprezentujących gazownię nie ma, ale myślę, że dobrze to określiłem, że upadające drzewo zerwało kruciec manometru i uszkodziło, jak widać na zdjęciu, istotnie zasilanie, rurociąg średniego ciśnienia. To jest to, co mieliśmy możliwość obserwacji w mediach, to co się zdarzyło, ten pożar ciekłomiejscowy. Tak, to jest dokładnie mniej więcej to samo. Tak? Na szczęście warunki atmosferyczne, to była wolna przestrzeń, tam był wiatr, który to umknęło troszeczkę, nawał zdarzeń spowodował, że to tak może nie zostało dość mocno rozgłośnione, natomiast jeżeli chodzi o skalę zagrożeń, to chyba było najpoważniejsze zdarzenie na terenie Kołobrzegu. Tutaj nie doszło do zapłonu tego gazu, pogotowie gazowe bardzo szybko, bardzo sprawnie, tam były 4 samochody pogotowia gazowego, chyba 12 pracowników, którzy bardzo szybko to opanowali, zamknęli dopływ gazu. No, samo rozprężenie gazu, które było w instalacji, trwało do
kilkudziesięciu minut, no praktycznie po opróżnieniu instalacji, no zagrożenie zostało zlikwidowane. W dalszej części działań tutaj już strażacy po pierwsze zabezpieczyli i pomogli w dalszej części w uwolnieniu tej instalacji z konarów drzew, aby można było jak najszybciej dokonać napraw. W okresie, gdy niesprawna była ta nitka gazociągu, praktycznie Kołobrzeg miał zasilanie z jednej strony, jeżeli tu by coś się stało z tym drugą nitką zasilającą, miasto by pozostało całkowicie bez zasilania w gaz, no co wiadomo w tych warunkach atmosferycznych, czy mogłoby się to skończyć. Poproszę o następny slajd. Tutaj mają Państwo zobrazowane to, co drzewa, jakie szkody w mieniu, tutaj akurat w samochodach, ulica Lwowska, ulica Kupiecka, to są przykładowe, tych zdarzeń było więcej. To są tylko przykładowe podane tutaj przedstawione i następny. Tak wyglądały skutki i usuwanie skutków przy ulicy Fredry i tutaj nad rzeką Parsentą. Można dalej? Siła była tak tego wiatru niszcząca, że właściwie drzewa były albo wyrywane z korzeniami, albo pękały pnie, a drzewa przewalały się i tu była cała gama tego wszystkiego. Przewalone drzewa na terenach miejskich, skwerach 7 sztuk, w parkach 80 sztuk, w parku imienia Fredry 60 sztuk, inne nieruchomości własności gminnej 20 sztuk, pasy drogowe 16 drzew. To jest tylko wycinek, to jest to, przy czym interweniowała Straż Pożarna, tego było dużo, dużo więcej. Można prosić dalej. I tutaj Państwo mają zobrazowane tak wycinkowo zniszczenia, które wiatr dokonał. Ja bym chciał w tym miejscu też podziękować za współpracę, bo ona i na poziomie samorządu i tak samo służb i podmiotów, które uczestniczyły w tych wszystkich działaniach, to było bardzo sprawnie przeprowadzone. Tutaj nie można właściwie w żadnym kierunku, oprócz podziękowań, innych słów kierować. Powiem tylko, ze strony strażaków był to bardzo duży wysiłek. Ludzie pracowali po kilkadziesiąt godzin, mówię, stany były wzmocnione, ale taka też nasza rola i takie zadanie. Ja bym miał tyle co do... Jeżeli chodzi o działania policyjne, to tutaj stricte związane z zagrożeniami wiatru, no to realizowaliśmy bardziej tutaj funkcje pomocnicze dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i dla Straży Pożarnej. Natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne, no to tutaj na szczęście nie było jakiegoś wzrostu, który w sposób znaczący wpłynął na stan bezpieczeństwa w mieście. Wprost przeciwnie, tutaj się obawialiśmy troszeczkę, że złodzieje, głównie jak chodziło o mienie, mogą wykorzystać sytuację i te warunki pogodowe, zaangażowanie służb do innych zadań, żeby skorzystać z okazji, ale na szczęście takich przypadków nie było i tak naprawdę ta ilość zdarzeń przestępczych była mniejsza przez cały ten okres trwania tego zjawiska pogodowego. My praktycznie już w tej początkowej fazie, tutaj jak Wydział Zarządzania Kryzysowego wspomniał, braliśmy udział przede wszystkim w akcji informacyjnej o tym, że nadchodzi ten silny wiatr i będzie sztorm. Skupiliśmy swoje działania na terenie działek warzywnych przy ulicy Trzewiatowskiej, które tak naprawdę są naturalne tereny retencyjne i w przypadku wystąpienia wody z brzegów rzeki te tereny były zalane, więc nam bardzo zależało na tym, żeby osoby bezdomne, które tam przebywają na tych działkach, zostały poinformowane o zagrożeniu, jakie wystąpi. Więc tutaj też dosyć dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby tę akcję informacyjną w tym kierunku skierować. Następnie oczywiście braliśmy udział podczas odczytów stanu wody na Parsencie, na ulicy właśnie Młyńskiej oraz monitorowaliśmy poziom wód na terenie rzeki Parsenty wzdłuż zlokalizowanym na terenie miasta Kołobrzeg. Jeżeli chodzi już o ten kulminacyjny moment wystąpienia tych huraganowych wiatrów, to tutaj potwierdza się też fakt, że te nasze telefony wszystkie dzwoniły, można powiedzieć, cały czas. Strażnicy udzielili, poza pomocą udzielaną dla straży pożarnej podczas działań ratowniczych, udzielili również wiele
w wielu sytuacjach pomocy mieszkańcom miasta podczas takich zdarzeń związanych z oberwaniem właśnie się dachówki, tak, pomagaliśmy wygradzać, ewentualnie usuwaliśmy elementy, które już były przez wiatr osłabione znacznie i mogły stwarzać zagrożenie dla użytkowników drogi, którzy się przemieszczali po mieście. Wygradzaliśmy wiele miejsc, które stanowiły zagrożenie, mianowicie drzewa, które już były w stopniu takim, który wskazywał, że mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi, więc wyłączaliśmy odcinki dróg, wygradzaliśmy właśnie tego typu miejsca, bo jakby nie patrzył, tutaj Centrum Ratownicze Straży Pożarnej niejednokrotnie mówią, że no nie mają sił i środków, więc my tutaj w miarę posiadanych możliwości indywidualnie wyłączaliśmy poszczególne ciągi spacerowo-piesze z użytkowania. W czasie wystąpienia huraganu Straż Graniczna odebrała 4 zgłoszenia. Te zgłoszenia zostały przekazane drogą służb dyżurnych operacyjnych do Straży Pożarnej. No i kategorie zgłoszeń to były tak, 2 powalone drzewa, tam przy ulicy Krakusa i Wandy, powalone drzewo, które zniszczyło latarnię na ulicy Wojska Polskiego, złamany szlaban na przejeździe kolejowym przy ulicy Solnej. Łącznie w omawianym okresie odbyło się 8 patroli Straży Granicznej. One były zamienne z patrolami Straży Miejskiej. Monitorowano odcinek rzeki Parsenty na terenie od miasta Kołobrzeg od portu jachtowego do mostu na ulicy Kamiennej pod kątem możliwości wystąpienia cofki, ale jak wiemy, tam nic strasznego się nie stało, cofka była, aczkolwiek woda nie wylała się. Mocy bym prosiła w sprawie szkody. Generalnie na tych obiektach administrowanych, bądź zarządzanych przez mocy, pojawiły się uszkodzenia. Najbardziej ucierpiało molo. To jest na głowicy mola, pokład górny i dolny. Na pokładzie górnym została uszkodzona barierka, tam widać na tych slajdach, ona leży, to jest około 22 metrów. Na pokładzie dolnym całkowicie zerwano barierkę, 6 metrów, w sumie 27 metrów. I to mola, że tak powiem, najbardziej ucierpiało. W pasie technicznym były również uszkodzenia. Został zerwany chodnik na niepełnosprawnych, układany z takiego materiału typu reluma. I kilka gum. Te rzeczy częściowo zostały zabezpieczone, pozdejmowane na bieżąco, że tak powiem. Jeśli chodzi o kompleks Millennium, to takie drobne rzeczy. Tutaj widać podparty płot na lodowisku. Tam wiatr dmuchnął, przewrócił nam te szafki, które stały, i te szafki przewrócił ten płot, który jest dość słabo zakotwiczony, bo ten fundament no, już ma swoje lata, wprawdzie nowe, ale ustawiane na starym podłożu. Zerwało nam daszek, tak jak widać, od strony północnej, czyli od strony wejścia hali Millennium. Ten spoiler panu wykonany. I podbitkę dachową. I to są w zasadzie wszystkie uszkodzenia, które wystąpiły w naszych obiektach.